Serdecznie witam na kanale MatSpot. W tym odcinku będziemy mówić o dodawaniu i odejmowaniu liczb całkowitych, ujemnych, i będzie to film dla takich całkowicie początkujących. Dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia, jak robić takie przykłady i mają kłopoty z ustaleniem, czy wynik będzie dodatni, ujemny i jaka liczba tutaj będzie w wyniku. Przykłady tego typu ja proponuję i uważam, że to jest najlepsza metoda dla początkujących. Najlepiej sobie takie przykłady będzie robić na osi liczbowej. Ja tutaj mam przygotowaną taką oś liczbową. Taką oś liczbową można sobie gdzieś w zeszycie na końcu narysować i korzystać w niej w razie potrzeby. I na tej osi będziemy się poruszać tak. Jeżeli będziemy mieli dodawanie, to będziemy jechali w prawo, a jeżeli będziemy mieli odejmowanie, to będziemy jechali w lewo. Tak jak pokazują te strzałki. Konkretnie działa to tak. Pierwszy przykład. Mamy minus 1, odjąć 2. Więc robimy tak. Stajemy najpierw na tej pierwszej liczbie, czyli na minus 1c. To jest w tym miejscu. I skoro mamy odejmowanie, to znaczy od tej minus jedynki musimy pojechać w lewo zgodnie z tą strzałką. O tyle, ile mówi ta liczba, czyli od minus jedynki jedziemy o 2 w lewo. O 1, o 2, lądujemy tutaj i to jest nasz wynik. Wynikiem jest liczba minus 3. Kolejny przykład: minus 3 dodać 1, czyli tak, bierzemy pierwszą liczbę, stajemy na tej liczbie minus 3, i teraz będziemy się poruszali, mamy tutaj plus 1, czyli będzie dodawanie o 1 czyli musimy się przesunąć w prawo o 1. Z tego miejsca o 1 w prawo przesuniemy się i dostajemy wynik 2. W kolejnym przykładzie mamy 5 odjąć 3, czyli tak, pierwsza liczba minus 5 stajemy na tej minus 5 i od tej piątki musimy się przesunąć o 3 zgodnie z minusem, czyli z odejmowaniem, czyli w lewo. Od minus 5 o 3 w lewo to będzie raz, 2, 3. Lądujemy na liczbie minus 8 i to jest nasz wynik. Kolejne działanie to jest 4 odjąć 7, czyli tak, musimy stanąć na tej pierwszej liczbie, czyli na czwórce, tutaj jesteśmy, i potem jest odejmowanie, czyli przesuwamy się w lewo, tak jak mówi ta strzałka, o 7. Od tej liczby przesuwamy się o 7 w lewo, to będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj lądujemy i to jest wynik do naszego działania minus trójka. Kolejna seria przykładów tak wygląda. Pierwszy przykład z tej serii to jest 2 odjąć 5, czyli stajemy na tej pierwszej liczbie, na dwójce. Mamy odejmowanie, więc będziemy jechali w lewo o 5 jednostek. Stajemy na dwójce i o 5 w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wylądowaliśmy tutaj i to jest nasz wynik minus 3. Następny przykład to jest minus 3 plus 8, czyli tak pierwsza liczba minus 3, stajemy na tej minus trójce i mamy zrobić plus 8. Plus 8 to znaczy, że dodawanie jedziemy w prawo o 8. Od minus trójki w prawo o 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Lądujemy w tym miejscu i to jest wynik do naszego przykładu, to jest piątka. Kolejny przykład to jest minus 1 dodać 3, czyli stajemy na tej pierwszej liczbie na minus 1 i od tej minus 1 mamy plus, czyli jedziemy w prawo o 3 jednostki. Od minus 1 w prawo o 3 jednostki to jest raz, 2, 3. Lądujemy w tym miejscu i wynikiem jest liczba 2. Następny przykład to jest minus 7 odjąć 2, czyli tak pierwsza liczba minus 7, minus 7 jest tutaj. I potem ma być odjąć 2. Odejmowanie, czyli w lewo. I dwójka mówi, że o dwie jednostki w lewo. Minus 7, tutaj jesteśmy. I o dwie jednostki w lewo. Raz 2. W tym miejscu lądujemy. Wynikiem jest minus 9. Tak wygląda robienie tych przykładów używając osi liczbowej. No dobrze, a co by było, gdybyśmy mieli takie przykłady z większymi liczbami? Pewną grupę przykładów jeszcze da się też zrobić na osi liczbowej. Jeżeli mamy takie liczby jak tutaj, to wystarczyłoby na tej osi domalować sobie zera do każdej z tych liczb. I wtedy jeżeli chcemy zrobić działanie minus 10 odjąć 30, no to stajemy na liczbie minus 10 na tej pierwszej w tym miejscu i jest minus 30 odejmowanie to w lewo o 30. Jesteśmy tutaj, czyli tak minus 10, minus 20, minus 30. Wynikiem z tego działania jest minus 40, bo na tej liczbie żeśmy wylądowali. Kolejny przykład to jest minus 30 dodać 40, stajemy na liczbie minus 30, to jest tu i będziemy dodawać, czyli pojedziemy w prawo o 40. Jedziemy sobie 10, 20, 30, 40. Lądujemy na dodatniej liczbie 10, to jest wynik. Kolejny przykład to jest minus 10 dodać 40, stajemy na liczbie minus 10, tutaj. I dodawanie, czyli jedziemy w prawo o 40, 10, 20, 30, 40. Lądujemy na liczbie 30 i to jest nasz wynik. W sytuacji takiej jak tutaj, 30 odjąć 70, stajemy sobie na liczbie 30. W tym miejscu odejmowanie, czyli jedziemy w lewo o 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Wynikiem jest liczba minus 40. Tą metodą można robić grupę tych najłatwiejszych przykładów. Takie trudniejsze przykłady z ułamkami pokażę w oddzielnym filmie, ale chciałem jeszcze tutaj pokazać kilka przykładów tą metodą, takie dość już trudniejsze przykłady, bo na przykład minus 11 plus 24. Jak zrobić na tej osi liczbowej? No nie da się oczywiście narysować takiej dużej osi liczbowej, przynajmniej nie byłoby to łatwe, ale możemy zrobić tak, minus 11 gdzieś na osi liczbowej jest. Załóżmy, że to będzie gdzieś tutaj, będzie też jeszcze 0. Tutaj to 0 jest istotną liczbą, i my stoimy tutaj, a mamy się przesunąć, jest dodawanie, czyli w prawo o 24. No to jakbyśmy chcieli najpierw przeskoczyć do 0, to byśmy musieli zrobić 11 kroków i z tej 24, właśnie wydobywamy sobie 11, a 24 to jest 11 i 13. Czyli jeśli tutaj już zrobiłem 11 kroków do zera w prawo, to jeszcze muszę zrobić 13 kroków dalej w tą stronę. Miałem zrobić 24 kroki, zrobiłem 11 tu i 13 tu, razem jest to 24 kroki, a wynikiem jest liczba 13, dodatnia liczba. Kolejny przykład to jest 14 odjąć 30, i też to zrobimy jakoś na osi liczbowej. Liczba 14, czyli ta pierwsza, ona jest gdzieś tutaj. Gdzieś tu po drodze będzie liczba 0 i my tak zrobimy pierwszy krok, to będzie krok 14. 14 jednostek dojdziemy wtedy do 0, bo odejmujemy, czyli jedziemy w lewo od tej liczby. Dotąd się zrobiło 14, a liczba 30 to jest 14 i 16. 14 i 16 daje razem 30. Czyli jeśli mam zrobić 30 kroków, to 14 robię do 0, i dalej w tą stronę muszę jeszcze zrobić 16 kroków. Czyli wyląduje na liczbie minus 16. To będzie mój wynik. Następny przykład to jest minus 30, dodać 13, czyli tak patrzę na liczbę minus 30, to jest ujemna liczba, ona jest gdzieś tutaj. Liczba 0 jest gdzieś tutaj. A ja od tej liczby minus 30 muszę zrobić 13 kroków w prawo, bo jest dodawanie: jeśli pojadę w prawo, zrobię 13 kroków, to nie dojadę do zera, czyli na pewno wynik będzie ujemny. Ja wyląduję gdzieś tutaj. Jeśli bym zrobił 13 kroków, to tą liczbę 30 tak jakby pomniejszam o 13 i tu mi się zrobi wynik minus 17. No bo od 0 do 30 to jest 30 kroków, tutaj jest 13 kroków, no to tutaj musi być 17 kroków, żeby od 0 do 30 było razem 30. Wynik to tyle. I ostatni przykład w tym filmie to jest minus 22 dodać 40, czyli robimy tak. Pierwsza liczba to jest minus 22, ona jest gdzieś tutaj, 0 będzie gdzieś tutaj i ja od tej liczby minus 22 mam plusa, czyli muszę pojechać w prawo o 40. Jeśli o 40 w prawo, to na pewno wyjadę za 0, więc sobie tutaj dzielę. Pierwszy skok do zera to będzie 22 kroki i to jest część tej 40. Zrobiłem już ponad połowę, brakuje mi jeszcze 18. 22 i 18 to jest 40, czyli cały ten skok o 40 dzielę sobie na dwa skoki. Pierwszy skok jest o 22, czyli ląduję tutaj, zatem w prawo muszę zrobić trochę mniejszy krok, to będzie krok wielkości 18 i to będzie mój wynik. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.